Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Katarzyna Nosterko, jestem właścicielem marki Estgen, a przede wszystkim jestem Waszą koleżanką z branży. Dziś gościnnie ze mną pan dr Artur Markowski, znany nam w środowisku dermatolog. Nasze wsparcie medyczne. Na ostatnim spotkaniu, które mieliśmy okazję tutaj z panem doktorem przeprowadzić, mówiliśmy o świadomości, mówiliśmy o holistyce, bardzo szeroko poruszaliśmy różnego rodzaju kwestie. Dzisiaj przejdziemy krok dalej. Dzisiaj opowiemy sobie jeszcze o innych zagadnieniach i wspomnimy o tym, co na jesień. Troszkę głębiej. Znowu nie zdradzając do końca, jak to będzie, ale opowiemy więcej. Jeśli chodzi o świadomość wśród kosmetologów, to ja obserwuję, że bardzo chętnie dziewczyny korzystają ze szkoleń, ale również widzę świadomość wzrastającą wśród klientów. W moim odczuciu jedyna droga to jest właśnie świadomość i pójście właśnie tą drogą, pójście drogą holistyczną. Do gabinetów kosmetologicznych coraz częściej zgłaszają się osoby świadome swoich problemów skóry wynikających ze stresu, z podłoża, zaburzeń w jelitach. Także to wszystko obrazuje to, że rzeczywiście nasz klient jest świadomy. Czy pan doktor obserwuje w swojej praktyce również, że świadomość wśród klientów wzrasta i czy my jako kosmetolodzy pracujący według holizmu, według podnoszenia swojej świadomości jesteśmy w stanie współpracować na takim polu dermatolog-kosmetolog? Czy my jako kosmetolodzy jesteśmy przygotowani do pracy, aby poprowadzić dermatozy? Czy my jako kosmetolodzy jesteśmy przygotowani do tego, by współpracować i prowadzić w mądry sposób ludzi, którzy w tej chwili się borykają z tak wieloma problemami? Dzień dobry Państwu. Analizuję pytania. Dużo było. Świadomość wzrasta zdecydowanie, natomiast jeszcze są pacjenci zaskoczeni, jak i mówię, że ten trądzik różowaty albo pokrzywka wynikają z zaburzeń szeroko pojętego funkcjonowania organizmu, że jest niezgodność między, czasami się tak śmiejemy, między górą a dołem, czyli co innego ciało, co innego emocje i prędzej czy później będą choroby psychosomatyczne. Nieprzypadkowo przecież powstała nowa dziedzina dermatologii kilkanaście lat temu, która się nazywała psychodermatologia. Nie bez powodu powstała psychodietetyka. Tak. To wszystko to nie tylko lekarze obserwują, ale my wszyscy. Ja zresztą cały czas mówię, że kosmetolodzy to jest promocja zdrowia i w tę stronę należy między innymi iść. Oczywiście trzeba z czegoś żyć. Robimy zabiegi różne, no wiadomo, praca życia. Natomiast żeby rozwijać się jako i zawodowo, i osobiście, to ta promocja zdrowia, ta holistyka to jest przyszłość. Coraz więcej pacjentów rozumie, co do nich mówię. Bo to, że ja mówiłem, że ten powiedzmy rzut pokrzywki, czy rumienia na twarzy, czy innych rzeczy, czy wypadania włosów jest związany z pani emocjami, z tym, co pani przeszła wcześniej, ostatnio i tak dalej, no to da mi pan lek, czy nie? No dam. No. Teraz już powiedzmy 1 na 10 mówi, no dobrze, a co mam zrobić? No u mnie akurat robimy diagnostykę stresu dwoma metodami takimi komplementarnymi i widzimy, co się dzieje z pacjentem, jak wygląda układ wegetatywny, współczulny, przywspółczulny, jak czy nerw błędny, można poprawić jego jakość, tym samym jakość życia tych ludzi. Także są to proste rzeczy. Mówiąc trochę nieładnie i z przykrością, że my lekarze mamy mało czasu na pacjenta. Jak szkoliłem pani kosmetyczki, zawsze mówiłem, że macie piękną rzecz, wy macie czas. Ja mam średnio 15-20 minut. W poradniach, myślę, przy tej dokumentacji, którą trzeba wypełnić, to jeszcze mniej. I to jest naprawdę problem. Natomiast no, kiedyś w salonie kosmetycznym, jak się szło do kosmetyczki, to w gabinecie z kosmetyczką było się 2 godziny. W tej chwili wszyscy skracają czas zabiegów do 30-40 minut, żeby było szybko. Tylko po co? Szybkość nas zabije. Już nas zabija. A ilość chorób psychosomatycznych jest zatrważająca. My robimy badanie praktycznie u większości pacjentów z przewlekłymi schorzeniami, czy z tymi takimi stricte psychosomatycznymi, kapilaroskopię, czyli patrzymy w miejsce, gdzie widać naczynia krwionośne, jak to wygląda. No to rzeczywiście jest problem z mikrokrążeniem, jesteśmy spięci, tam są różne zjawiska negatywne, łącznie do reakcji immunologicznych, także naprawdę ja pierwsze słowo, jakie zapamiętałem czytając pana samochodzika w 6 klasie, to było festinalente, spiesz się powoli.
Jeszcze tutaj dopytam o tą kwestię, czy już troszkę pracujemy razem, tak? Już pan doktor zaobserwował, jakie grono kosmetologów wokół Estgen się znajduje. Czy widzi pan, że jesteśmy przygotowani do tego, aby prowadzić, aby wspierać się na podłożu tym dermatolog, kosmetolog, żeby prowadzić te schorzenia, żeby móc wskazywać ludziom, no być taką formą trochę edukacji w kierunku zdrowienia? Jak najbardziej. To jest w ogóle, uważam, że błędem organizacyjnym ochrony zdrowia jest to, że nie wykorzystuje się ludzi z zawodów medycznych czy okołomedycznych, bo trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że lekarz to medycyna, ale medycyna to nie tylko lekarz. W związku z tym ubolewam nad tym, że nie wykorzystujemy. W ogóle większość kosmetologów, czy nawet pan kosmetyczek jest naprawdę bardzo dobrze przygotowana. Ja nie wyobrażam sobie, zresztą ja w pewnym miałem dwa gabinety, zatrudniłem kilkanaście osób z branży, że tak powiem. I miałem naprawdę dużą samodzielność. I zawsze to, bardzo rzadko zdarzało się, że musiałem interweniować, coś złego się działo. Także jak najbardziej. Ja zresztą rozpisuję często, jak są pacjenci spoza Torunia, do salonów kosmetycznych, jak znam dziewczyny, jak znam panie. No z racji kolegium znam trochę, z racji innych sympozjów również. Także jak najbardziej. Jak najbardziej. To w ogóle uważam, że to jest błąd, że są jakieś niesnaski środowiskowe między kosmetolog. Tu wiadomo, że pewnych rzeczy my nie będziemy tolerować, pewnych rzeczy wymknęły się spod kontroli. Natomiast przyszłość należy do współpracy. Zresztą tak jak zawsze w świecie było. Wojna, jak widzimy, do niczego nie prowadzi. W świecie naszej kosmetologii świadomej zbudowaliśmy taką bardzo fajną i dobrze przyjętą przez rynek terapię blizn, która również opiera się na holistycznym podejściu, czyli my swoich kosmetologów kształcimy, że zarówno cykl okołodobowy, zarówno jelita, zarówno stres ma wpływ na gojenie się tkanki. Powołaliśmy też akcję charytatywną, która no, na rynku cieszy się znakomitym uznaniem. Będziemy szli dalej na jesieni. Więc świadomość wśród kosmetologów i świadomość wśród klientów wzrasta znacząco. Jak pan ocenia naszą terapię blizn Estgen? Bo też widzi pan efekty, ma pan też w swoim gabinecie produkty. Jak pan widzi w ogóle terapię, którą my przedstawiamy i dajemy na rynek? Wszystko, co do tej pory robiłem z bliznami, zamknąłem i pracuję tylko zgodnie z pani koncepcją Estgen. Dziękuję. Proszę bardzo. Koncepcja terapii blizn, którą pani zaprezentowała i propaguje od kilku lat, jest, rzadko używam tego słowa w medycynie, jest fenomenalna. Tak się zastanawiałem przez moment, mając doświadczenie 30-paroletnie w zawodzie, gdzie tkwi, dlaczego taki jest sukces w terapii. Bo przecież też próbowaliśmy różne rzeczy od laserów, od mikronakłuwań, tą techniką inną. Natomiast jak pomyślałem trochę dłużej, popatrzyłem na całą koncepcję, to jest ona najbliższa, moim zdaniem, na rynku, która wykorzystuje fizjologię. Tak jak powiedziałem na poprzednim naszej rozmowie, że nie ma nic mądrzejszego, nie wymyślimy nic mądrzejszego niż natura wymyśliła. Tylko musimy cały czas się uczyć, cały czas zdobywać nową wiedzę, wiadomości od innych ludzi, być otwartym. Dodatkowo oczywiście musimy sprawdzać to. Najczęściej zaczynamy od siebie albo od rodziny. Natomiast fizjologia, jeszcze raz fizjologia i to jest tak jak w holistyce. 2 plus 2 nie równa się 4. Można znać fizjologię, można mieć dobrze poukładaną głowę zawodowo i tak dalej, ale do tego potrzebne jest jeszcze to coś. Tym czymś jest to, co panią wyróżnia i całe podejście do terapii człowieka, to jest jeszcze pasja. Tak. Bez pasji. To jest to coś, co tak gwarantuje sukces. To oczywiście to się ma, albo się tego nie ma. Natomiast myślę, że pani pasja, otwartość i tak dalej, mówiąc trochę nieładnie, no zarazi pozytywne znaczenie tego słowa następne rzesze kosmetologów, ale nie tylko. Myślę, że koledzy lekarze, jeśli zwolnimy to tempo w korygowaniu natury u naszych pacjentów i pacjentek, to pójdziemy po tak zwany rozum do głowy, że jesteśmy po to, żeby pomagać, a niekoniecznie zmieniać. Panie doktorze, wiele lat temu rozróżnialiśmy trądzik różowaty,
W tej chwili wszystkie te choroby nabierają takiego ogromnego tempa i w ilości, i w zmianach. Jest potrzebne nowe spojrzenie i są potrzebne nowe terapie kosmetologiczne, dermatologiczne. Co Pan w tej kwestii mógłby nam powiedzieć? Zdecydowanie obserwujemy bardzo dużą zmianę w przebiegu tych chorób naszych podstawowych dermatologicznych. Trądzik pospolity, ok. Teraz trądzik ludzi dorosłych, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Trądzik różowaty, kiedyś jak przygotowałem się do pierwszego egzaminu, to rozpoznanie było, panie profesorze czy panie docencie, to jest trądzik różowaty, a może łojotokowe skóry, to byłaby pała i bym wypadł z tej sali, ponieważ tych dwóch chorób w zasadzie nie można było łączyć, bo jedna wyklucza drugą. Okazało się, że teraz mamy pacjentów, którzy mają i to, ponieważ już wiemy, dzięki fizjologii, poznaniu wielu mechanizmów immunologicznych, że obydwa schorzenia wynikają z zaburzeń równowagi, funkcjonowania naskórka skóry, naczyń krwionośnych i gruczołowych. Jeden odpowie stanem zapalnym wokół naczyń plus ewentualna infekcja czy tam hiperinfekcja nożeńcem. Jeden odpowie stanem zapalnym gruczołowych naczyń plus infekcja malasezja. I mamy łojotokowe zapalenie skóry. Jeden odpowie jednym i drugim. Musimy zupełnie inaczej do tego podejść. Tak naprawdę w trądziku pospolitym oprócz izotretinoiny, czyli leku doustnego, zewnętrzne pochodne witaminy OK, ale one jednak mają działanie silnie drażniące, tak naprawdę bez odpowiedniej pielęgnacji nie ma mowy. Ale ta pielęgnacja musi być przemyślana, dlatego współpracuję z firmą Estgen, bo tam jest przemyślane. To jest wszystko związane z fizjologią, z patologią, to co trzeba, to się leczy, wyrównuje. No sam podstawowy państwa preparat, krem probiotyczny, tak? No to jest podstawa funkcjonowania w moim gabinecie dla pacjentów do pielęgnacji. Trądzik różowaty, w ogóle zmiany naczyniowe, też preparat. To naprawdę chylić czoła przed Pani dokonaniami i osób współpracujących z Panią, bo naprawdę wychodzi to naprzeciw potrzebom rynku, jak to mówią w innych dziedzinach, ale naprawdę. Tak się zmienia nasza reaktywność skóry, tym samym nas samych, przecież schodzimy zestresowani. Inaczej funkcjonują naczynia krwionośne, inaczej funkcjonują jelita, mikrobiota na skórze, w jelitach, emocje, tego jest bardzo dużo. I trzeba to wyrównywać, tak? Nie zabijać. Ja mam receptę, pieczątkę, jestem w stanie zabić każdy objaw praktycznie. To nie jest problem, ale co później? Dlatego zresztą od lat uważam, że bez profesjonalnej kosmetyki, przemyślanej właśnie, związanej, wyrosłej na podstawie fizjologii, nie ma szans. To ja pierwszą fazę mogę poprowadzić, żeby pacjent miał komfort życia. Ale później muszą być kosmetyki, leki. W pewnym momencie spełniają swoje oczekiwania, ale należy pamiętać, że druga zmiana potężna, że wzrasta na poziom populacji z suchą skórą. W związku z tym sucha skóra plus natlenek benzoilu równa się Indianka przy ognisku. Tak, to jest dramatyczna sytuacja i no, to trzeba pamiętać. No, wpływ diety, to co się dzieje ze skórami młodych ludzi, to naprawdę wymaga no, zmiany sposobu życia, żywienia, ale bez pielęgnacji profesjonalnej znowu słabo. Pani koncepcja jest taka właśnie długoterminowa, a nie na zasadzie tej przysłowie botuliny, że wstrzykujemy, nie, jest zmarszczka, nie ma zmarszczki, tylko właśnie pielęgnacja, wyrównanie funkcji i to jest przyszłość. Także zmiana przebiegu chorób skóry jest bardzo duża. Naprawdę czasami jak tak patrzę na pacjentów, to mógłbym rozpoznać 2-3 choroby. Czasami nawet widzę, że wiem, czy dziś dzwonią, ale nie do końca wiem. Robię biopsję, współpracuję ze wspaniałą panią doktor, patolog, dermopatologiem i dokładnie mi opisuje, jeśli opiszę, że jest naciek z kwasochłonnych komórek, czyli jest komponenta alergiczna, limfocyty, autoimmunologia, leukocyty, przewlekła infekcja. Także może i raptem okazuje się, że wypadanie włosów jest związane z odczynem alergicznym, bo głównie są nacieki z ozonofilii. Bardzo ciekawe rzeczy, ale to kiedyś nie do pomyślenia. Także w tej chwili diagnostykę rozszerzamy i inaczej patrzymy na pacjenta. Także idealnie pani wpisuje się swoją koncepcją w to, co będzie w przyszłości robione. Czyli przywracanie, homeostazy, działanie zgodnie z fizjologią skóry. Bardzo mi się podoba stwierdzenie, wyrośliśmy na wiedzy o fizjologii skóry. Zanim zaczęliśmy współpracę, taką ścisłą współpracę, zanim pan doktor podjął się opieki medycznej nad firmą, nad tym projektem,
Już wcześniej stosował Pan nasze produkty w swoich procedurach czy w zaleceniach dermatologicznych. Co takiego w preparatach Estgen powoduje, że poleca je Pan swoim pacjentom? Pierwsza rzecz to przejrzałem składy. No, trochę się w tym orientuję. Samotno może nie, ale mniej więcej wiem, o co chodzi. I część nowych rzeczy, część standardowych, co nie znaczy, że złych, prawda? To natomiast na pewno stężenia decydują. Tutaj to, że ktoś napisze, że ma jakąś aktywną substancję w preparacie, to niczym to nie świadczy. To jest kwestia jeszcze promocji przenikania, to jest kwestia stężenia danego leku. I tak naprawdę, jak zwykle to robię, na próbę kilkadziesiąt opakowań, czy kilkanaście, kilkudziesięciu pacjentów, obserwacja pół roku i ja więcej nie potrzebuję. Przecież na sobie nie będę preparatu każdego testował, bo nie ma takiej potrzeby. I test wypadł pozytywnie. Pacjenci z trudnymi skórami wreszcie mówili, że mają komfort, że ich skóra nie piecze, że te zmiany zapalne w przypadku trądziku są mniejsze. Także nie mam wątpliwości. Co innego jest pielęgnacja taka weekendowa, że tak powiem, czy imprezowa, co innego jest tak, żeby ktoś wstał i powiedział, wow, ja ładnie wyglądam, no to 2-3 dni będzie ok do tygodnia, ale tu chodzi właśnie o tę perspektywę. Zresztą to, co widzę od tylu lat, jak się tym zajmuję, tak naprawdę, jeśli pacjent jest, pacjento-klient, jak ja to mówię, grzeczny, typu dzień jest jego, noc jest moja, to po 2 latach praktycznie skóra przestaje się starzeć i naprawdę można pozmieniać zdjęcia i być zaskoczonym, znaczy daty, i być zaskoczonym, że ta skóra jest dużo lepiej wygląda niż kilka lat temu. Oczywiście idealnie byłoby, gdyby nasze pacjento-klientki przeszły na tę piękną stronę mocy i zainteresowały się sobą. Pogodzenie z sobą, otwartość na innych ludzi, robienie czy nie dobra. Tak, my tak mówimy, że trochę jak nawiedzeni, że tak powiem, może nie księża, ale naprawdę tak jest. Naprawdę tak jest i tak jak mówiłem poprzednio, w efekcie placebo nie ma czegoś takiego. Jest to relacja moja z pacjentem i albo jest dobra, albo nie. I od tego zależy sukces. Czyli ta długoterminowość, której uczymy w Estgenie, to zrobienie kroków w tył, popatrzeniu sobie na marketing, na to, co się dzieje w tym szybkim tempie, w tym szybkim dążeniu do piękna, jest długoterminowe i jest trafne. Zdecydowanie. Natomiast cóż pięknego jest w kobiecie, która ma zbotoksowane czoło i okolice oczu? Robię oczywiście zabiegi botulin od 99 roku. Są one rzeczywiście, dają komfort. Bardzo dużo. Ostatnio pacjentka wyściskała mnie, bo jechała na wakacje i nie spodziewała się tego efektu. Mówię, o. Czyli dobrze, jest pierwszy krok zrobiony tego, żeby się pogodziła ze sobą, no bo kwestie tam osobiste i tak dalej. Także to też jest potrzebne, ale zawsze mówię pacjentkom, że jeśli chcą wyglądać, czy chcą wyglądać lepiej, czy inaczej. Bo jak inaczej, zajmie mi to godzinę, wezmę 8 strzykawek różnych rzeczy i będzie wyglądała na 100% inaczej. Jeśli chcę wyglądać lepiej, umowa jest zawierana do końca jej życia, a pierwsze efekty po pół roku. I tego też uczymy specjalistów Estgen. Uczymy tego, ja to już praktykowałam, jak byłam wykładowcą w szkołach, że ja chciałam nauczyć te młode osoby, aby stawały się kosmetyczkami, kosmetologami na całe życie. Żeby to nie był jeden przysłowiowy strzał, które po prostu napełni nasz portfel, ale żebyśmy przez całe życie towarzyszyły temu człowiekowi w jego życiu. Razem pięknie się starzeli, pięknie, zdrowo się starzeli. Fantastycznie, że możemy połączyć i rozmawiać na ten temat. No i że nasze drogi w ogóle się spotkały, a tym bardziej kolejne pytanie prowadzi do tego, żeby podziękować za zaufanie. Ponieważ jest Pan inspiracją do tego, by na jesieni na polski rynek kosmetyczny trafiły nowe procedury terapeutyczne, nowe substancje terapeutyczne. Jeszcze dzisiaj nie będziemy mówić konkretnie o substancjach, ale to, co robimy w Estgen, to dzielimy się prototypami z naszymi praktykami, którzy wysuwają swoje wnioski, którzy wysyłają zdjęcia do nas. Tak właśnie powstaje dialog, że
Ten dialog jest rzeczywisty, więc pan doktor też ma możliwość pracy na prototypach, które na jesień się ukażą na rynku. Jeszcze raz dziękuję za ogrom zaufania w naszą stronę, że powierzył nam pan zadanie. Chętnie też się dowiem, dlaczego akurat nam pan powierzył to zadanie, ale też chciałabym tutaj się dowiedzieć, jakie są pierwsze spostrzeżenia i obserwacje dotyczące produktu, który ma się pokazać na jesień. Pani Kasiu, mogę powiedzieć coś w ciągu 3 sekund, przeznaczyć opinię? Albo 3 minut. Pójdę 3 minuty. W 3 sekundy. A, 3 sekundy, dobra, myślałam, że 3 minuty. Nie, to zostawimy sobie na spotkanie październikowe, bo myślę, że wtedy będzie też dużo pytań, będę mógł odpowiadać. Ja tą metodą zajmuję się ponad 20 lat, w związku z tym no, mam pewne doświadczenie, spostrzeżenia, a jestem otwarty na inne spostrzeżenia, bo przecież nikt nie ma monopolu na mądrość. Odnośnie nowej formuły terapii, powiem krótko, działa. Jest to dla mnie fantastyczna wiadomość. Sama również testuję te produkty, jestem zachwycona. Zresztą nasi tutaj klienci, czy też nasze koleżanki, koledzy wiedzą, że wszystko, co ma być wdrożone na rynek, początkowo przechodzi przez nasze ręce. Więc już efekty możecie terapii oglądać. Mam nadzieję, że rynek kosmetologiczny przyjmie z równie pozytywnym odbiorem jak pan doktor te preparaty. Co do tego nie mam wątpliwości, ale to jeszcze jedno pytanie. Skąd pomysł, żeby przekazać i zainspirować akurat markę Estgen do wdrożenia takich procedur na rynek? Czy pana zdaniem jesteśmy gotowi, żeby zrobić taki krok? Oczywiście. A dlaczego? Profesjonalizm, pasja. Krótkie odpowiedzi, pani Katarzyno. Nie znam już całego rynku, bo już nie jestem aż tak związany. Natomiast dawno nie widziałem osoby tak wykształconą, z taką pasją i tak profesjonalnie podchodzącą do wszystkiego. Od składów preparatów, od koncepcji, jak to ma działać, jak to ma być zrobione, od całego linii tej wizerunkowej, że tak powiem. To jest... Kiedyś byśmy powiedzieli na to taki zachodni profesjonalizm. Nie, to jest pani profesjonalizm. I ja jestem pod wrażeniem i jeśli pod koniec swoich lat zawodowych, no bo ile jeszcze mogę popracować, no kilkanaście lat nie, bo będę krzywdę ludziom robił, to naprawdę z przyjemnością będę obserwował rozwój firmy Estgen, tym samym pani. Zawsze mogę pomóc, dopowiedzieć albo po prostu z dużą sympatią z boku się przyglądać, bo naprawdę... Pani wejście na rynek z tą koncepcją i jeszcze dodatkowo z tą koncepcją taką holistyczną, że przecież nie jesteśmy zwykłą skórą, czy paznokciem, czy włosem, tylko to jest już do znudzenia mówić, że jedność. No taka prosta rzecz, że to jest jedność, tak? Biegność. Że jak kogoś zestresujemy, to ma biegunkę, a drugi ma zawał. No rzeczywiście, no gdzie serce, gdzie skóra, a gdzie sąsiadka, która krzyczy, tak? No nie wolno takich rzeczy robić. Ja przeszedłem od lekarza tak zwanego, nieładnie to brzmi, teraz to mówimy po OZ-u, a kiedyś wiejskiego, przez oddział kliniczny do prywatnej praktyki dosyć rozbudowanej i naprawdę bez oddziaływania czy współpracy strony pacjentów, klientów naszych, od strony emocjonalnej, od strony ich umiejętności radzenia sobie ze stresem, naprawdę ciężko jest pomóc. Do mnie wracają pacjenci, otwieram historię choroby, mówię, ale to pani mówiłem 12 lat temu. Tak, że emocje, że to, ale ja mi się wydawało, że to niemożliwe, że to, bo mam refluks i biorę preparat znany wszędzie chemicznie. Ja mówię, nie, truje pani sobie mikrobiotę w jelitach i to, że panią nie boli, nie znaczy, że nie ma. To jest właśnie trochę błąd medycyny, że jak swędzi, ma nie swędzić, jak boli, ma nie boleć, ale nikt do końca nie wchodzi, dlaczego cię swędzi? Dlaczego cię boli? Tak? Nie zawsze ból, to już poprzednio mówiłem, że tutaj pięknie chińska medycyna i Ajurweda to opisuje i nie tylko zapewne, że można pewne rzeczy łączyć. Zresztą myślę, że na szkolenia, które będzie pani organizowała, z przyjemnością przyjadę, jeśli będzie to przekraczało moje kompetencje, to skontaktuję z panią, z ludźmi mądrzejszymi ode mnie i naprawdę warto tą drogą iść. Taka jest przyszłość. Myślę, że te czasy trudne dla nas to jest taki, mam nadzieję, no i głęboko w to wierzę, moment oczyszczenia, czy w ogóle no, pewnych przemian, bo inaczej nie da się żyć. Za nerwowo, za szybko, nienawidzimy się. Ja co jakiś czas muszę też przejść terapię, że tak powiem, najczęściej misami tybetańskimi, żeby się wyrównać albo innymi metodami, ponieważ te złe emocje, które generuje część ludzi, no też
oddziałują na nas. No, jakoś tam się potrafimy przed tym bronić, ale naprawdę tak dalej nie możemy żyć ani rodzinnie, ani zawodowo. I myślę, że ta droga, którą pani idzie i ściąga do siebie różnych ludzi, jest słuszną. Zresztą pani kosmetolog, które prowadzą salony, na pewno to widzą, wiedzą. Może jeszcze nie do końca ufają w to, że ich klientki to oczekują takiej porady, ale to wolnymi, małymi krokami naprawdę będzie. Przynajmniej 30% tych ludzi to zrozumie. I tymi małymi krokami chciałam Państwa z tego miejsca bardzo serdecznie zaprosić na nasze jesienne spotkanie, gdzie będziemy mogli rozwinąć ten temat, gdzie będziemy mogli powiedzieć szerzej o praktyce, o wykorzystaniu naszych terapii. Ja będę miała tą przyjemność opowiedzieć Wam, że nie zawsze byłam taka mądra jak teraz, że doświadczenie doprowadziło mnie do tego miejsca, w którym jestem, i bardzo chętnie podzielę się z Wami tym, jak można zmienić paradygmat w myśleniu, w schematach i pójść krok dalej. I zrobię to z największą przyjemnością i jak najlepiej będę mogła tego dokonać. Więc dziękuję Panie Doktorze za to spotkanie. Cieszę się na jesienne spotkanie i na to wszystko, co nam się zadzieje w przyszłości, bo tak na dobrą sprawę ja wiem, co będzie w przyszłości. Po prostu przewiduję ją, że będzie naprawdę kolorowa i dobra. I tego wszystkiego Państwu życzę z całego serca. Bardzo dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.